We wtorek 31 marca sala kameralna Centrum Kultury wypełniła się po brzegi zwolennikami Andrzeja Dudy, kandydata na prezydenta RP. Wizyta w Świdniku, będąca częścią trasy europosła po Lubelszczyźnie, przyciągnęła tłumy mieszkańców naszego miasta, którzy na własne oczy chcieli zobaczyć i posłuchać swojego politycznego idola. Jesteśmy w stanie wspólnie przywrócić Polskę na drogę rozwoju, choć nie będzie to łatwe. Ale jest konieczne, jeżeli polskie państwo ma nadal trwać. A wierzę w to, że dzięki tej pracy stanie się państwem takim, o jakim mówił pan prezydent Lech Kaczyński. Głęboko się nie zgadzam z tymi wszystkimi ludźmi z obecnej partii rządzącej, którzy mówią, a przynajmniej kiedyś mówili, bo słyszeliśmy to wszyscy, że Polska jest biedną panną bez posagu. Brzydką jeszcze w dodatku. Szanowni państwo, ja uważam, że Polska jest piękną kobietą, która jest bogata nami wszystkimi, bo my mamy w sobie wielką siłę jako Polacy.